Cześć, witam serdecznie w 102 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. W przypadku tej artystki muszę sobie póki co wpisać prawie komplet, no ale właściwie jednej płyty mi tylko brakuje do jej pełnej dyskografii. Urodzona w 1938 roku, ostatnią płytę na winylu wypuściła w roku 1984. Artystka żyjąca, nie wiem czy jeszcze aktywna zawodowo ze względu na wiek. A ta pani, której ten odcinek jest poświęcony, w tym roku skończyła 86 lat. Halina Kunicka. Prywatnie matka wspaniałego dziennikarza Marcina Kedryńskiego, no i wiadomo, że z legendarnym konferansjerem Lucjanem Kedryńskim tworzyła szczęśliwe małżeństwo. Debiutancki album Haliny Kunickiej ukazał się w roku 1966. Zatytułowany został po prostu Halina Kunicka. I tu trzeba uważać, ponieważ na jej 9 płyt składa, znaczy na całą dyskografię Haliny Kunickiej składa się 9 albumów, ja pokażę 8, ponieważ tej 9 nie mam. Kwestia jest jedna, że z tych 9 płyt 3 albumy aż są zatytułowane Halina Kunicka, Halina Kunicka. Ta była pierwsza. Na tej pierwszej płycie wydanej w roku 1966 już mamy pierwsze przeboje artystki takie jak Czumbalalajka, O czym milczę, czy Zapamiętaj ten dzień. Pronit XL332, numer katalogowy, ale Pronit oczywiście wiadomo, że to jest podwykonawca dla polskich nagrań. Stąd mamy tutaj kogutka słynnego polskich nagrań. Natomiast w środku mamy, z tego co pamiętam, a proszę bardzo, First Press, szary, prosty Pronit. Proszę uprzejmie, 66 rok. Świetnie zachowany egzemplarz, jak na płytę, no, 58-letnią. Szaraczek, jak to mówią, a kolekcjonerzy wiedzą doskonale, co to jest szary Pronit. Także Czumbalalajka z debiutanckiej płyty Haliny Kunickiej okazała się wielkim przebojem i poszła Halina Kunicka praktycznie od razu za ciosem, bo już w roku 1967 wypuściła swój drugi album zatytułowany Panienki z bardzo dobrych domów. I tu jest też ciekawostka, ponieważ ta płyta z kolei ma laminowaną okładkę. Zmiana wydawcy na klasyczną muzę, numer katalogowy XL402, ale okładka laminat, rocznik 1967. Kolejna sztuka spółki w świetnym stanie. Tutaj, moi drodzy, takie utwory jak tytułowe Panienki z bardzo dobrych domów, mamy moja piosenka, jeszcze generalnie można by przede wszystkim wymienić Niech tylko zakwitną jabłonie, to był wielki przebój Haliny Kunickiej, Marionetka, generalnie Zaczekajmy z tym do jutra, również świetna piosenka, proszę bardzo. Laminowana okładka XL402, drugi album Haliny Kunickiej, drugi studyjny album Haliny Kunickiej, no i oczywiście klasyczna muza. Cieniutki winyl, jak na 67 rok, ale proszę bardzo, kolejna płyta bliska stanu excellent. To już naprawdę rzadko się zdarza, żeby płyty z lat 60. szczególnie polskie tak wyglądały, ale jest to też świadectwo na to, że trzeba dobrze poszukać, ale można jeszcze znaleźć i legendarny nasz gramofon Bambino potrafił nawet takie płyty bardzo popularne
oszczędzić. Trzeci album Haliny Kunickiej i to już właśnie jest to, o czym ja mówię. Halina Kunicka, Halina Kunicka. Tyle, że płyta wydana 3 lata po debiucie. Ukazała się w roku 1970 właściwie, to 4 lata po debiucie. Ale już mamy ten problem właśnie Kunicka. Trzeci album. Tutaj wielkie przeboje. Orkiestry Dente, Gwiazda Naszej Miłości i piosenka z Kalinką. No któż tego nie zna? Czy te kanconetki. 4 największe hity z tego albumu. Numer katalogowy XL i SXL 594. Wydanie Pronitu, więc mamy tutaj już prosty Pronit. Ważna sprawa, ponieważ okładka jest kompletna, co jest rzadkością. Natomiast przeciekawa sprawa jest w środku, dlatego że w roku 70 nie było to takie oczywiste. Mamy egzemplarz w świetnym stanie i wersja stereo, czyli SXL 594. Generalnie dominowała wersja mono, więc jest to spora ciekawostka, a płyta była, że tak powiem, no dość mocno eksploatowana. Ja nie mówię konkretnie o tym egzemplarzu, ale ogólnie ze względu na to, że mówię, no znajdowały się na tej płycie, znajdują się na tej płycie 4 największe przeboje Haliny Kunickiej z orkiestrami Dentymi na czele. Moi drodzy, kolejny album, 4 Haliny Kunickiej, to płyta Ach Panie Panowie. Wydanie Pronitu XL SXL 792, a zatem płyta z roku 72. I tutaj nie wiem, ale wydaje mi się, że okładka jest niekompletna. Tutaj zdjęcia Haliny Kunickiej, nawet takie domowe, prywatne. I tutaj też kolejne wielkie przeboje. Człowiek czeka, powiedzcie nam chłopcy. Ach panie, panowie. Do słów, do muzyki Bułata Okurczawy, tekst Agnieszka Osiecka. Jeszcze nie raz. Kolejny wielki przebój. Zapomnisz kiedyś, że to ja. To też bardzo dobra przebojowa płyta. Zajrzyjmy do środka. Tak, klasyczna wersja mono. Ale za to w pięknym stanie. Przypomnę, to są płyty tamte z lat 60., początku 70., tutaj jest dobry początek lat 70., więc era Bambino dominowała, ale jednak oszczędziła niektóre egzemplarze. Dlatego teraz zaczynają być cenne te epokowe wydania. Dlatego mogę współczuć osobom, które idą w tak zwaną epokę i first pressy w dzisiejszych czasach, szczególnie w Polsce, przy totalnie horrendalnych cenach. W roku 1973 ukazał się trzeci album Haliny Kunickiej zatytułowany Halina Kunicka. Druga sprawa, że ta płyta ma podtytuł W innym lesie, w innym sadzie. Płyta wybitna w dorobku artystki, dlatego że nagrana z orkiestrą jednego z najwybitniejszych polskich jazzmenów, Andrzeja Kurylewicza. Przeciekawa sprawa, dlatego że wlot na wejście na płytę jest od góry. I też ciekawa sprawa, rok 73, co nie było jeszcze takie oczywiste, jest to wersja płyty stereo. Tutaj, moi drodzy, takie utwory jak Smutne Kochanie, Mam dla Ciebie dwa warkocze, Cztery pory roku, Po co żyjemy. Kapitalny album z typową taką jazzową narracją. Ja bardzo lubię tę płytę.
Jeszcze wersja stereofoniczna. W świetnym stanie. 73 rok. Nie ma się czego naprawdę wstydzić. Kolejny album Haliny Kunickiej to wydana w 1974 roku płyta Halina Kunicka. To jest właśnie ten album, którego szukam. Natomiast kolejny to płyta już z bardziej współczesnych czasów. Kolejny album Od nocy do nocy. Numer katalogowy SX1429, a zatem płyta wydana w roku 1977. Zajrzyjmy do środka. Tak, klasyczny, prosty, czerwony pronic. No i spróbujemy znaleźć tutaj jakieś przeboje, które by kojarzyły się z tą płytą. Ja myślę, że będzie to Białe Tango i przeciekawa interpretacja piosenki takiej, powiedziałbym, chodnikowej Upływa szybko życie. Halina Kunicka przepięknie zaśpiewała tego klasyka. I moi drodzy, przyszedł czas na kolejny album. Właściwie to koncept album, można by powiedzieć. Tak przynajmniej sugerowałby tytuł tej płyty, ponieważ kolejny album Haliny Kunickiej to płyta 12 godzin z życia kobiety. Tytuł przeciekawy, ale za to też, z czego się bardzo cieszę, wydanie jest kompletne. Pronit SX 1617. Zjechała mi tutaj jedna płyta, ale już poprawiłem. 12 godzin z życia kobiety. Przeciekawy temat, ponieważ, tak jak mówię, wydanie jest kompletne. I tutaj wiadomo, że mamy do czynienia z płytą z lat 80., dlatego że mamy już tutaj białego pronita. Proszę uprzejmie. Tak zostały wydane dwa ostatnie albumy Haliny Kunickiej. Numer katalogowy SX1617. Natomiast do kompletności wydania potrzebujemy wkładki z tekstami. Dlatego mówię, że to wydanie jest kompletne. Proszę zobaczyć, jak wkładka wygląda. Płyta wygląda podobnie. Przeciekawie w dół pisane teksty. Od 1 do 6 strona pierwsza, od 7 do 12 strona druga. Ostatni winyl Halina Kunicka wydała w roku 1984. Album Co się stało okazał się jej ostatnią płytą winylową, dlatego że na kolejną płytę studyjną Haliny Kunickiej trzeba było czekać już do nowego wieku. Wydała kolejną płytę po 16 latach w roku 2000. A zatem ostatnim winylem w dorobku Haliny Kunickiej jest płyta Co się stało z roku 1984. Włożyłem płytę, a nie włożyłem wkładki. O boś. Jeszcze raz. Dobrze. Próbujemy. Zawsze te dodatki się ciężko wkłada do tych kopert. To zajmuje sporo czasu. Nic. Płytę muszę wyjąć. Nie, u mnie musi być po prostu na tip-top. Więc ja to zrobię inaczej. Zrobię to w ten sposób, że położymy jedno na drugim i wsuniemy razem. Wejdzie jedno, to i wejdzie drugie. O! Udało się. Udało się.
myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Płyta pójdzie jako pierwsza i wkładka pójdzie jako druga. Tak jest. Co się stało? Wydany w roku 84. To, tak jak wspomniałem, dziewiąta i ostatnia winylowa płyta w dorobku Haliny Kunickiej. Szukam tylko jednej płyty. Wysłałem już koledze nawet zdjęcie, także podejrzewam, że do samego kompletu nie będzie problemu. Słowa na tą płytę napisał zmarły niedawno Ernest Bryl. Natomiast tutaj powróciła Halina Kunicka do wykonywania wielkich przebojów. Myślę, że jednym z największych na tej płycie jest Mamo, wyjdę przed dom, czy Mój dziadek był jak stare drzewo. Przeciekawa płyta. 84 rok, a stylistycznie całkiem inna. Wydanie Pronitu, ale już na nowym labelu, numer katalogowy PLP 0007. Rzeczywiście mamy pronitowskie, kolejne pronitowskie wydanie. Płyta dokładnie 40-letnia, czyli ostatni winyl Haliny Kunickiej wyszedł dokładnie 40 lat temu. Jest w stanie idealnym. Oj drodzy, jednocześnie Halina Kunicka zamyka u mnie temat polskiej litery K. A zatem rozpoczynamy literę L, ale zanim te odcinki się przerobią, a dzisiaj jest problem z internetem, to trochę minie, a będziecie mieli naprawdę co oglądać. W każdym razie od jutra zapraszam na polską literę L i od tego zaczniemy 103 odcinek mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Dziękuję uprzejmie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału Czas na Winyl. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.